Teraz nagrywam, o mało co bym się rozbił na autostradzie. Ale no cóż, jedziemy dalej. To znaczy ja jadę dalej. Lewy kierunek. Patrzymy co tutaj mamy. Awaryjne wyłączę. Zatrzymałem się, żeby zainstalować kamerę. Bo chciałem to zrobić w czasie jazdy. I wiecie, rozbiłbym się. No tragedia. Dobra, teraz pomalutku zmieniamy pas. Włączamy się do ruchu. Włączamy się, włączamy. Dobrze, pozwoli nam ładnie się włączyć do ruchu. I już pomalutku rozpędzamy auto i jedziemy. Moi drodzy, wiecie, że ja często nagrywam filmy różnego rodzaju, takie, no, w sumie no, różnego rodzaju, ale nagrywam większość filmów takich, które wzmacniają nas, które mówią o tym, jak mamy żyć, jak się brać w garść, jak sobie radzić, jak pozbywać się emocji. Ale też ostatnio zacząłem nagrywać filmy w czasie mojej podróży. W czasie moich podróży. I do czego zmierzam? Tak jak na przykład jazda samochodem może dać nam trochę stresu, jak mi przed chwilą, mało co bym się rozbił. Aż podziękowałem Bogu, zanim włączyłem drugi raz kamerę, że nic się nie stało. No bo mówię, Panie, jednak wiedziesz mnie dobrą ścieżką. Dosłownie 2 metry od bandy. Leciałem już, byłem za pasem, na prawą stronę w bandę leciałem. Inaczej, no byłaby tragedia. Odbiłem lewą ręką kierownicę, prawą się bawiłem kamerą i zobaczcie, co mi się stało. Muszę odpocząć. Okej. Okay. Wracamy do tematu. Widzicie, ja ruszam tyłek i nawet wtedy, kiedy mam trudny dzień, kiedy mi tak naprawdę nie chce się czegoś zrobić, to właśnie dostaję telefon, że muszę jechać załatwiać sprawę, powiedzmy, do firmy w Warszawie. Mam taki tam układ, pracuję w pewnej firmie, gdzie po prostu zauważyłem, że jeżeli dostaję od nich jakieś zlecenie, czy telefon po prostu przyjedź, pomożesz, mamy sprawę. Ja się cieszę, bo w ten sposób wyciągają mnie z domu, od komputera, od tego mojego pisania, od tej mojej pasji, jak wiecie, którą mam, i ja działam. Ja wtedy, wiecie, ta droga, te zmieniające się krajobrazy, to wszystko daje mi powera do życia. Bardzo lubię zatrzymywać się w CPN-ach, zobaczcie, tam też mi to frajdę sprawia. Kupię sobie kawę, gdzieś tam popijam ją po drodze, czy też piję w CPN-ie, oddzwonię w kilka miejsc do przyjaciół, do znajomych. Dla mnie taki przejazd, powiedzmy, z Grudziądza na Warszawę i później jeszcze dalej lecę, jest dla mnie takim fajnym też relaksem i odpoczynkiem i kontaktem z ludźmi, bo to, czego nie zrobiłbym w domu, nie odzwoniłbym, bo zapewne spędziłbym większość czasu przy komputerze, to robię to w podróży. Tak jak teraz nagrywam, mam tutaj też słuchawki, więc i czasami jak jest telefon, to od razu włączam sobie telefon i jakoś tak życie to moje kwitnie nawet w podróży. Ja umiem znaleźć nawet ten kawałek radości w jeździe autem, bo jak już kiedyś wam mówiłem, Einstein stwierdził, że im szybciej się poruszamy, tym bardziej czas nam zwalnia, nie? Jest w tym jakaś magia, bo inaczej to się odczuwa. Kiedy jadę, inaczej czuję czas, inaczej czuję jakby wszystko to, co otacza mnie dookoła. Czuję się z tym bardzo dobrze. Dlatego zawsze będę zmierzał do jednego, że róbmy cokolwiek, co nam sprawia radość, ale róbmy to tak na maksa, nie? Że dajemy z siebie wszystko. Że jak jedziemy tym autem, stajemy się tym autem, stajemy się tą podróżą. Spotykamy po drodze też fajnych ludzi, z którymi można porozmawiać gdzieś tam, jak ja się zatrzymuję w zajazdach czy w CPN-ach, kilka zdań wymienić. Czasami dowiadujemy się, kto to jest, skąd jedzie, dokąd jedzie, jakie wiedzie życie, coś tam podsunie, jakiś pomysł. No, na tyle jazdy, co ja mam autostradami, poznałem już wielu ciekawych ludzi, z którymi często wymieniam się telefonami, mailem, czy nawet kiedyś znajdujemy się na Facebooku i potem mamy jakieś wspólne czy zainteresowania, pasje, czy nawet jakiś interes uda nam się zrobić. No i to jest takie miłe. Dlatego też ruszajmy się,
I no cóż, w tym wszystkim, też w tym naszym ruszaniu się musimy się liczyć, że też czyhają niebezpieczeństwa. Tu będę zmierzał właśnie do takiego momentu przed chwilą, jak instalowałem kamerę, że byłoby niewesoło, że no... Zobaczyłem przed sobą nie autostradę, nie drogę, tylko po prostu jakbym już bokiem stanął autem, nie? Czyli było niewesoło, ale też czyhają zagrożenia, ale co? W tych zagrożeniach trzeba po prostu też umieć znaleźć już spokój. Było, minęło, głęboki wdech, kilka takich wdechów, puszczamy, nabieramy powietrza głęboko nosem, dolne partie płuc, głęboko, tak, coś takiego. I wypuszczamy ustami. Na maksa i jeszcze mięśniami brzucha wypychamy. I to nas uspokaja, nie? To nam wprowadza nas taki transik spokoju. Ja tą technikę stosuję i też nie żyję tym cały czas, że o, rozbiłbym się i tak dalej. Nie, nie rozbiłbym się, jest dobrze, jest okej, jadę dalej. Spokój, jak ja mówiłem, jest tą największą wartością dla każdego z nas. Na bazie spokoju, takiego spokoju buddyjskiego budujemy wszystko. Budujemy swoje życie, związki, miłość, pasję, bo jeżeli nie, spokój jest największą wartością. Tekst, słowa Bruce Lee'ego, który był moim autorytetem, który gdzieś tam przez całe moje życie Bruce Lee gdzieś tam trenowałem, jego fotki miałem gdzieś zawsze nad łóżkiem, na ścianie, był dla mnie takim guru i on powiedział tak, że jeżeli stracisz pieniądze, to tak naprawdę nie straciłeś nic. Jeżeli stracisz zdrowie, to straciłeś coś straciłeś. Bo wiadomo, że możemy wrócić jakby do tego zdrowia. Ale powiedział coś pięknego, taką trzecią rzecz z kolei, że jeżeli utracisz spokój, to utraciłeś wszystko. Nigdy nie traćmy spokoju. Bądźmy zawsze opanowani, zrównoważeni emocjonalnie, bo kiedy utracimy spokój, wpadamy również w niekontrolowane emocje. Często w furię ludzie wpadają i co się dzieje? Tracisz wszystko. Tak jak on powiedział, kiedy tracisz spokój, choć to się odnosiło do walki, że w walce, kiedy też tracisz spokój, jesteś rozbity, rozkojarzony, nawet popadasz w lęk i z góry jesteś przegrany. Po części to się odnosiło i do życia, i do walki. Jak wiecie, on specjalizował się w stylu kung fu. I do czego zmierzam? To, co on powiedział, to były cudowne słowa, które ja gdzieś staram się na co dzień pamiętać i jakby nie iść ze sobą w sercu. Bo naprawdę zauważyłem, że kiedy tracę spokój, zaczynam tracić wszystko. I wtedy zaczyna się dziać w moim życiu nieciekawie. Myślę, że tu warto pamiętać, ja tutaj powolutku będę kończył, bo robi się coraz ciemniej, nieciekawiej i muszę uważać na drodze. Ale chciałem się z wami tylko o tym podzielić. Pamiętajcie o spokoju. Nie dajcie się wytrącić z równowagi. Nie dajcie wzbudzić w sobie tych chorych emocji, tych złych emocji. Trzymajcie w ryzach emocje i bądźcie pełni spokoju, równowagi i taką drogą kroczcie. Pozdrawiam was serdecznie. Nagrałem ten film tylko dlatego właśnie, bo już nie chciałem nagrywać, ale żeby się podzielić tym, co by się stało, gdybym nie zachował spokoju, równowagi i nie opanował